Dzień dobry. Naszym gościem jest prezes Centrum imienia Adama Smitha Andrzej Sadowski. Zapraszam. Centrum od 1989 roku zajmuje się szerzeniem myśli liberalizmu gospodarczego w Polsce. Po tych latach od 1989 roku, czy możemy powiedzieć, że istnieje w ogóle coś takiego jak liberalizm gospodarczy, który nie jest utopią? Czy ostatnim nie był Pinochet, który próbował to wprowadzić tak naprawdę do państwa? Polska była krajem największego cudu gospodarczego, w cudzysłowie, końca XX wieku, tylko dlatego, że w Polsce przywrócono wolność gospodarczą za sprawą ustawy Wilczka w grudniu 1988 roku i ten liberalizm gospodarczy był najzwyczajniej praktykowany. Przez kilka pierwszych lat oczywiście co roku umniejszano zakres wolności gospodarczej, ale wtedy nikt nie zdawał sobie sprawy, tak jak pan Desjardins w powieści Moliera, który nie wiedział, że mówi prozą, a nikt nie wiedział, że w Polsce po prostu panuje liberalizm gospodarczy. I ten liberalizm gospodarczy spowodował powstanie blisko 6 milionów nowych miejsc pracy w pierwszych latach 90. i uchronił Polskę od losu chociażby Rumunii, gdzie zbuntowani górnicy obalili pierwszy niekomunistyczny rząd. U nas nie musieli wychodzić na ulice miast i protestować, mimo że rządy zamykały kolejne duże fabryki, likwidowały przemysł, który w Polsce istniał, dlatego że znajdowali ci robotnicy czy pracownicy tych fabryk miejsca w prywatnym sektorze. I ten właśnie prywatny sektor, jak to kiedyś wymyśliłem taki termin, kontrrewolucja straganów, uratowała polską demokrację. Jest wojna między liberalizmem gospodarczym a socjalizmem, też keynesizmem w pewien sposób. Keynesizm, który powstał, aby odbudować gospodarkę światową z kryzysu po II wojnie światowej. Czy on działa w czasach pokoju? Znaczy to socjalizm i keynesizm atakują liberalizm. Także liberalizm gospodarczy, który był pewną, można powiedzieć, gwarancją wychodzenia skutecznego z biedy. I to, co właśnie w Polsce się stało, do czego dzisiaj możemy nawiązać i pokazać, w którym momencie były zbudowane fundamenty polskiego dobrobytu na tyle trwałe przez pierwsze lata 90., że jeszcze dzisiaj wystarczają, aby wskazać, że tam było źródło, a nie w latach późniejszych, to właśnie dzięki temu liberalizmowi, a nie socjalizmowi w Polsce zaczęło być zauważalnie lepiej. I o ile pod koniec lat 80. ubiegłego wieku w różnych analizach poprzedniczki Unii Europejskiej, czyli EWG, wskazywano, że Polska mniej więcej znajduje się około 80 lat za najbiedniejszymi krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, to w ciągu kilku lat ten dystans byliśmy dzięki właśnie wolności gospodarczej, którą można też rozumieć jako liberalizm gospodarczy, dokonać gigantycznego skoku. Stąd ten tak zwany cud gospodarczy wiązał się tylko z dwoma prostymi elementami. Przywróceniem wolności gospodarczej i uwolnienie polskiej przedsiębiorczości, która była za czasów reżimu gospodarki planowej i ustroju sprawiedliwości społecznej najzwyczajniej tłumiona, reglamentowana, kiedy zniesiono reglamentację i pozwolono ludziom, obywatelom normalnie, swobodnie działać. Nagle okazało się, że ten dystans 80 lat byliśmy w stanie skrócić w ciągu kilku lat na naszą rzecz. Także ten wolny rynek tak naprawdę nie jest utopią. Czyli cytując klasyka, żeby był wolny rynek, trzeba wprowadzić bardzo surowe regulacje. Dlaczego surowe? Wystarczy proste i całe piękno, można powiedzieć, ustawy Wilczka sprowadzało się do tego, że miała zaledwie kilka artykułów merytorycznych, a reszta to był długi wykaz ustaw, które ulegały likwidacji. I dlatego to tak skutecznie zadziałało, że
rząd zostawił sobie bardzo niewielki obszar, w którym ciągle obowiązywały koncesje, różnego rodzaju pozwolenia, a wszystko zostało uwolnione. I kiedy zaprosiliśmy pana Mieczysława Wiczka z okazji 20-lecia tej ustawy i jednocześnie przedstawicieli polskiego rządu, ministrów oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej, to przedstawiciel Komisji Europejskiej powiedział, że ustawa Wiczka musi być bardziej zliberalizowana. A to z tego względu, że dzisiaj obecność Polski w Unii Europejskiej nie dopuszcza dyskryminacji podmiotów zagranicznych, a wtedy ustawa Wiczka właśnie taki element miała i że jak najbardziej ustawę Wiczka, kiedy Polska jest w Unii Europejskiej, można przywrócić i jest to zgodne z Unią Europejską. I mimo tego wystąpienia jeden z byłych ministrów, obecnie byłych, powiedział, że nie, Unia Europejska nam nie pozwala, żebyśmy ustawę Wiczka przywrócili, także my byśmy bardzo chcieli, ale Unia Europejska uniemożliwia, co jest wierutną bzdurą, bo nawet sekretarz generalny OECD, który tu wielokrotnie przedstawiał raporty na temat polskiej gospodarki, w których miałem przyjemność brać udział, zawsze podkreślał, że gdyby polskie rządy przyjęły najniższy poziom regulacji, nawet w tej przeregulowanej Unii Europejskiej, który jest dopuszczalny, to z tego tytułu mielibyśmy od razu bez żadnych pieniędzy unijnych, ani bez własnych inwestycji, od razu o kilka punktów procentowych wyższy wzrost gospodarczy. Po tych 7 latach rządów PiS-u widzimy, że są spadkobiercami przedwojennej sanacji. Jest to myśl socjalistyczna. Widzimy rozdawnictwo, widzimy rosnącą inflację nieustannie. Czy jest jeszcze opcja, żeby to zahamować, żeby tą polską gospodarkę pobudzić na nowo? Bo jak teraz widzimy inflację, która ma już ponad 15%, przejdzie 20%, już będzie nie do zatrzymania, jak w Wenezueli choćby. Sanacja powołała specjalną tajną komisję parlamentarną, która zbadała działalność przedsiębiorstw państwowych i dotarłem do fragmentów, które się ostały, a całość prac była utajniona i okazało się, że niestety działalność sektora państwowego, czyli spółek kontrolowanych przez rząd sanacyjny, była na tyle nieefektywna, że dzisiaj, jeżeli partia rządząca ma odwołać się do dziedzictwa, to z ostatnich, można powiedzieć, ostatniego roku działania rządu sanacyjnego, mianowicie, który przyjął pierwszą na świecie uchwałę 19 lutego 1939 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. I na ten fakt warto zwrócić uwagę, że jednak zawrócono z tej drogi etatyzmu i dalszego upaństwawiania kolejnych sektorów gospodarczych, bo okazało się to nieefektywne. Na co zresztą wskazywał też uwagę polski wywiad, że możliwości zbrojeniowe Centralnego Okręgu Przemysłowego, w który wtedy inwestowano niebywałe pieniądze, dopiero zacznie być wydajne około roku 1950, w momencie, kiedy polski wywiad przewidywał napaść Niemiec na Polskę wiosną 1940 roku, czyli potrzeba była działania tu i teraz, a nie zdawania się na bardzo odległe efekty z tytułu właśnie uruchomienia Centralnego Okręgu Przemysłowego. Także warto dobrze znać historię i polityczną, i gospodarczą, i jeżeli do czegokolwiek nawiązywać, to do tego niebywałego w skali świata aktu prywatyzacji sektora firm należących do rządu. Czyli teraz to samo wypadałoby zrobić w takim razie? Jeżeli celem partii rządzącej jest ponowne wygranie wyborów, to warto zrobić krytyczną analizę dotychczasowych różnych polityk i tak jak zrobiono w przypadku chociażby programu 500+, kiedy zauważono, że program 500+, o ile zmniejszył rozmiar biedy i jakby ograniczył część tej biedy w polskich rodzinach, to niestety nie ma żadnego przełożenia na zwiększenie polskiej demografii, która jak widać
jest dalej w zapaści i pogarsza się ten stan. Stąd jeżeli już dochodzi się do takich wniosków, to należy jakby podejmować działania zmieniające i jakby wprowadzające inne rozwiązania, które mogą być skuteczne. Jeżeli, jak widać, polska rodzina do tej pory żyje ze swojej pracy, a nie z zasiłku socjalnego, to znaczy należy odblokować możliwości pracy, znieść fiskalną dyskryminację, bo cały czas od lat powtarzamy i pokazujemy w naszych badaniach, że praca na etacie w Polsce jest ZUS-em, składkami i podatkami opodatkowana równie wysoko jak paliwa, papierosy czy alkohol. Także to jest, w Polsce obowiązuje akcyza na pracę. Stąd jeżeli polska rodzina na etacie jest tak wysoko opodatkowana, to konsekwencją tego jest fakt, że pozwala sobie na jedno dziecko, a nie więcej, bo jak ma do spłacenia i kredyt, i wychowanie jednego dziecka, i te wszystkie dochody, które są tak wysoko opodatkowane, to już więcej środków nie starcza na kolejne dziecko i na jakikolwiek rozwój i oszczędności. Myślę, że właśnie tu jest też ten problem, ten terroryzm fiskalny. Przedsiębiorców się ogranicza, daje coraz większe podatki, nowe regulacje, a największe korporacje nie płacą tych podatków w Polsce. I na przykład jak mamy konkurować z gigantami sklepów spożywczych czy IT, skoro Polacy, skoro oni mają takie niskie ceny, dlatego też, że nie płacą tych podatków w Polsce. Polskie rządy nie wierzą w polską przedsiębiorczość. Nie rozumieją, skąd się wziął ten tak zwany cud gospodarczy. Stąd uważają, że rozdawanie przywilejów międzynarodowym korporacjom odmieni Polskę. Pamiętam, jak w latach 90. otwierano montownię koreańskiej firmy wówczas płaskich kineskopów, kiedy jeden z najwyższych przedstawicieli państwa polskiego mówił, że za 10 lat ta fabryka odmieni oblicze całej polskiej gospodarki. No to świadczy tylko o naprawdę głębokiej, nie wiem jak to dobrze określić, niezrozumieniu istoty siły polskiej gospodarki, jakim cudem jedna czy nawet 10 montowni płaskich paneli LCD miałoby odmienić polską gospodarkę, która stoi mikro, małymi, średnimi przedsiębiorstwami, których udział w polskim PKB w prawie, że wynosi 70%. Stąd niestety ten głęboki kompleks, który widać w kolejnych ekipach rządzących Polską w nadawaniu kolejnych przywilejów międzynarodowym korporacjom i nawet nadawaniu tych przywilejów w momencie, kiedy jawnie głosi się politykę patriotyzmu gospodarczego. No, dla mnie patriotyzm, to wielokrotnie próbowałem przekonać rządzących, którzy właśnie do tego patriotyzmu się odwoływali, że patriotyzm gospodarczy byłby w Polsce wtedy, kiedy polska firma w Polsce miałaby lepiej niż dzisiaj polska firma ma w Czechach, w Irlandii czy na Słowacji, a tam ciągle są znacznie lepsze warunki. I nawet jak popatrzymy w pierwotnych dokumentach Polskiego Ładu, to Polski Ład gwarantował stabilność przepisów i niskie podatki na lata właśnie międzynarodowym korporacjom, a nie polskim firmom. No, w Polsce kolejne rządy uprawiają politykę rasizmu ekonomicznego, dyskryminującego własne rodzime firmy, nadając właśnie niebywałe przywileje. I jak zrobiono raport porównujący realne ciężary podatkowe, to mikrofirmy w stosunku do międzynarodowych korporacji płacą proporcjonalnie najwyższe podatki w Polsce. W takim razie powinien być też zachowany ten element protekcjonizmu państwowego, wydaje się, nad tym. Powinien oczywiście istnieć wolny rynek, tylko na prawdziwy wolny rynek, a nie tak właśnie, jak to pan nazwał, rasizm gospodarczy. Ale właśnie ten rasizm gospodarczy jest realnie praktykowany. Zawsze deklarowana jest wręcz miłość do polskich firm rodzinnych i tej mikroprzedsiębiorczości, ale praktyka kolejnych rządów pokazuje, że dzieje się
wręcz zupełnie coś innego. I jeżeli jakiekolwiek przepisy nowe dotykają, to tych właśnie mikroprzedsiębiorców, którzy mają programy minus 500 zamiast plus 500, bo każdy kolejny dodatkowy obowiązek, który zwłaszcza w ostatnich latach narzucono na mikro i małe firmy, powoduje, że te pieniądze muszą wydać na po prostu usługi księgowe dodatkowe. Poza tym, jak popatrzymy tak obiektywnie, bo to można mieć subiektywne wrażenie, że tak się dzieje, ale nawet w twardych wymiarach, na przykład z ostatniego raportu, który Bank Światowy wydał, Doing Business roku 2020, okazuje się, że estoński przedsiębiorca zużywa na rozliczanie podatków rocznie 50 godzin, a w tym samym czasie polski przedsiębiorca musi zużyć aż 334 godziny. I podaję to zwłaszcza z przykrością dlatego, że byłem obecny w kancelarii prezydenta na takim inauguracyjnym prezentacji wówczas programu zrównoważonego rozwoju, gdzie jeden ze slajdów, który pan wówczas wicepremier, a obecnie premier prezentował, to było porównanie czasu rozliczania podatków w Polsce i w Estonii. I kilka lat temu ta dysproporcja wynosiła 150 do 260. W międzyczasie w Estonii czas rozliczania podatków spadł ze względu na to, że w dużej mierze postępy cyfryzacji ograniczyły ilość tej biurokracji, a w Polsce wręcz przeciwnie, czyli mimo że polski premier i polski rząd miał wiedzę, to nie zrobił z tej wiedzy żadnego użytku, a to właśnie polityka w pierwszej kolejności powinna być oparta o wiedzę. Bo proszę zauważyć, jak często politycy nawołują, żeby to gospodarka była oparta o wiedzę, a natomiast sami tej wiedzy nie stosują do własnego działania. Pokusiłbym się o stwierdzenie, że polski premier niestety jest związany z międzynarodową finansjerą. Też teraz widzieliśmy czołówkę PiSu na Światowym Forum Ekonomicznym. No a Klaus Schwab przecież głosi hasła typu korporacjonizm interesariuszy, czyli wpuszczamy międzynarodowe korporacje, one wszystko wykupują i przez to, że mają poczucie odpowiedniej wartości i obowiązku wobec społeczeństwa, rozdają te dobra społeczeństwu. No jeśli takie wizje są na Światowym Forum Ekonomicznym, gdzie wszystkie największe korporacje i swoje państw się spotykają, to może to wcale to, że w Nowym Ładzie były takie przepisy, a nie inne, nie było przypadkiem. Ale nawet jeżeli nie były przypadkiem, to wygrywa się wybory nie dlatego, że prowadzi się politykę niezwykłej przychylności przekraczającej granice przyzwoitości dla międzynarodowych korporacji, tylko że jednak nawet statystycznie widać, że w Polsce te prawie 2 miliony jednoosobowych działalności gospodarczych to nie są jednoosobowe działalności gospodarcze, tylko to są firmy rodzinne, bo firma jest zarejestrowana na męża lub żony, ale tak na dobrą sprawę w działalności tej mikrofiremki bierze udział cała rodzina łącznie z dziećmi i to jest kilka milionów głosów, które mogą mieć rozstrzygający wpływ na wynik wyborczy. I jak analizowaliśmy wielokrotnie przez ostatnie wybory zachowania tych właśnie polskich przedsiębiorców, to oni mają taką, odreagowują po kolejnych rządach, które zawiodły ich zaufanie i dołożyły im obowiązków i podwyższyły im podatki reaktywnie, czyli zwykle karzą partię rządzącą za niedotrzymanie obietnic, jeżeli chodzi o poprawę losu polskiego przedsiębiorcy, bo tak naprawdę każda opozycja, która idzie do wyborów, chce poprawić los polskiego przedsiębiorcy, tylko jak już tą władzę otrzymuje, czyli w postaci przez nas podpisanego weksla in blanco, to bardzo szybko zamienia się w instytucję usługową dla międzynarodowych korporacji. Jakie w takim razie wedle Centrum imienia Adama Smitha powinny zostać wprowadzone kroki oprócz już prywatyzacji spółek państwowych, o której mówiliśmy? Znaczy, prywatyzacja dzisiaj to nawet nie jest kwestią tak priorytetową jak fakt, aby po pierwsze nie dyskryminować polskich firm, czyli zrównać ich w prawach z międzynarodowymi korporacjami, albo międzynarodowe korporacje zrównać w tych prawach, które mają polscy przedsiębiorcy, żeby nie było
sytuacji, w której lepsze przepisy obowiązują na terenie kraju dla jednych, a inni są dyskryminowani, bo to jest system, który no, jest systemem jawnego apartheidu w ramach jednego państwa. Stąd jeżeli już tą zmianę się przeprowadzi, to nastąpi gigantyczny skok z tego względu, że polskie firmy będą mogły na tych samych warunkach konkurować z międzynarodowymi podmiotami i skończy się właśnie uprzywilejowanie, które powoduje, że mamy sytuację ewidentnie patologiczną i nieuczciwą oraz też niemoralną, bo utrzymywanie takiej jawnej dyskryminacji własnych obywateli, którzy mają prawa polityczne, aby dokonywać wyborów, no, musi w pewnym momencie skutkować ukaraniem tych, którzy taką politykę dyskryminacji stosują wobec własnych obywateli. Myślę, że to też jest spowodowane tym, że na uniwersytetach dalej są marksiści. W ogóle cały język ekonomiczny, którego się używa, do którego później idą doradcy prezydenta, premiera i tak dalej, to wszystko jest skonstruowane na języku marksistowskim. Takich jak pan jest niewielu, którzy głoszą ten liberalizm gospodarczy. Jednak w polskiej nauce ten marksizm jest bardzo głęboko zakorzeniony. W Niemczech po ponownym zjednoczeniu, bo warto przypomnę, że to było kolejne zjednoczenie w historii Niemiec. Wydano dla osób, które na uczelniach w NRD wykładały marksizm-leninizm, zakaz pracy. Także przeprowadzono taką dekomunizację uczelni, aby właśnie zamknąć rozdział z propagowaniem marksizmu-leninizmu na uczelniach. No i w Polsce pamiętam takie sytuacje, że bardzo zasłużeni dla propagowania socjalizmu profesorowie w latach 90. oceniali nasze wnioski zakup chociażby seriali wolnorynkowych tłumaczących zasady wolnego rynku jako rzecz zbyteczną, także w Polsce po 1989 roku telewizja publiczna nie wyjaśniła, dlaczego przed 1989 rokiem nie było powszechnym jakby dostępie przysłowiowego papieru toaletowego i nagle jednego dnia ten papier toaletowy i pasta do zębów i mydło pojawiły się może nie w ciągle państwowej dystrybucji, ale na tych właśnie stragana, które wywołały kontrrewolucję, to wszystko, czego nie było w socjalizmie, nagle było, prawda? I tego polskim obywatelom przez długie lata nie tłumaczono, także nie było wiadomo, dlaczego nagle doszło do tak gwałtownej zmiany i w wyglądzie tych artykułów, które nagle były kolorowe, a nie szaro-bure, prawda? I w tym, że były dostępne w dowolnej porze dnia. Większość ekonomistów, wydaje mi się, jest zwolennikiem soft socjalizmu, bym tak to ujął, czyli keynesizmu tak naprawdę. Tak, i pozwolę sobie przytoczyć fragment z książki naszego nieżyjącego eksperta Krzysztofa Dzierżawskiego, który ten fenomen spróbował wyjaśnić, skąd to się wszystko bierze. Mianowicie bierze się z tego, że i politycy, i spora część ekonomistów nie rozumie, że ekonomia, czy gospodarka bardziej szerzej, jest fenomenem społecznym. W takim słynnym eseju w książce Krótki kurs ekonomii praktycznej, Władcy mrówek albo niemiecka lokomotywa, Krzysztof Dzierżawski ten problem, o który się pan zapytał, ujmuje w ten sposób. Gospodarka jest fenomenem społecznym, nie fizycznym. Gdyby politycy i ekonomiści przyjęli to do wiadomości, musieliby porzucić marzenia o możliwości pozytywnego wpływu na zjawiska gospodarcze. W dominującym dzisiaj nurcie teorii ekonomii, podobnie jak w popularnej wizji ekonomii praktycznej, zjawiska gospodarcze wyjaśnia się według modelu mechanistycznego. Tak więc gospodarka jest zbiorem kół zębatych, wprawianych w ruch za pomocą koła zamachowego. Jeszcze częściej spotkać można kolejową odmianę modelu, w którym gospodarka przedstawiona jest jako szereg wagonów ciągniętych przez lokomotywę. Lokomotywa gospodarcza tę rolę w zależności
od upodobań czy interesów przypisuje się określonym gałęziom gospodarki, dajmy na to budownictwu, przemysłowi stoczniowemu, czyli zjawiskom tak nieokreślonych jak popyt wewnętrzny lub innym razem jak jego zagraniczny kolega, czyli popyt zewnętrzny. I ostatnie tutaj, konkludując ten esej, rzecz w tym, że model mechanistyczny obok dwóch niewątpliwych zalet ma jednak zasadniczą wadę. Jest mianowicie z gruntu fałszywy. W istocie gospodarka ma strukturę mrowiska, nie pociągu. Gospodarka jest fenomenem społecznym, nie fizycznym. Gdyby jednak politycy i ekonomiści przyjęli tę prawdę do wiadomości, musieliby porzucić marzenia o możliwości pozytywnego wpływu na zjawiska gospodarcze. Wobec ludzkiego mrowiska są bowiem tak samo bezradni, jak ktoś, kto natknąwszy się przypadkiem na prawdziwe mrowisko w lesie, obserwując ze zdziwieniem tą niezwykłą i całkowicie niezrozumiałą krzątaninę owadów i determinację dążności do nieznanego celu. Właśnie stąd pojawiają się te wszystkie modele, które pokazują, że politycy jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, a to poprzez zmianę stóp procentowych, a to poprzez przelanie pieniędzy z jednego celu na drugi, mogą dokonywać niebywałych zmian w tej inżynierii społeczno-gospodarczej, ale efektem tego nie jest wcale bogatsze i bardziej zamożne społeczeństwo, bo te interwencje, jak się okazało i można je prześledzić, przeanalizować, były kontrproduktywne i kontrskuteczne, także nie przyczyniały się do takiego przyrostu bogactwa, jak gdyby same społeczeństwo bez tej ingerencji sobie same nie wypracowało. I ten początek lat 90. jest tego wspaniałym przykładem. Akurat ingerencje rządu były na tyle ograniczone, że Polacy byli w stanie tak szybko sami zbudować podwaliny swojego dobrobytu. Tak, niestety ekonomia, w którą wierzą nasi rządzący, jest oparta na spekulacjach i na lichwie. To jest bardzo duży problem. No, i to jest taka, ja sobie to odniosłem do Machiavelliego, mianowicie, że ten dzisiejszy keynesizm w takiej czy innej formie, czy on jest mniej lub bardziej wulgarny, to jest taki machiavellizm, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, że jak się zna te formuły, to można za pomocą manipulacji różnymi elementami, które rząd może mieć w ręku, tymi interwencjami utrzymywać się przy władzy w nieskończony sposób, nawet w systemie demokratycznym, co jest oczywiście fundamentalnym błędem, bo gdyby te mechanizmy były skuteczne, no to system gospodarki planowej powinien trwać do tej pory, bo był zoptymalizowany, prawda, o to, co Keynesowi chodziło, żeby zoptymalizować procesy rynkowe, które nie były według niego optymalne i można byłoby jeszcze bardziej je, w cudzysłowie, podrasować i z nich więcej uzyskać niż z samych spontanicznych procesów w władzie społeczeństwa opartego na władzy spontanicznej i wolności. Ale tak jak widać się nie stało, bo na koniec, tak jak to zauważył profesor Parkinson, ustroje i reżimy upadają nie dlatego, że są okrutne, tylko dlatego, że bankrutują. Związek Radziecki upadł dlatego, że najzwyczajniej zbankrutował, bo cały czas posiadał środki represji wobec własnych obywateli i państw, które znajdowały się w jego orbicie, a mimo to przestał funkcjonować jako podmiot prawa międzynarodowego ze względu na to, że wcześniej najzwyczajniej zbankrutował. Bardzo dużo czasu poświęciliśmy właśnie rozmawianiu o socjalizmie, ale warto, myślę, jeszcze w naszej rozmowie podkreślić austriacką szkołę ekonomii i chicagowską. Skąd się w ogóle wzięła myśl w Hayeku, Misesie, Rothbardzie, austriacka szkoła ekonomii, skąd się wywodzi właśnie ta myśl liberalizmu gospodarczego? No, wywodziła się z tego, że pan profesor Mises zafundował im seminarium, na które przychodzili i wtedy część z nich, nazwiska, które pan wymienił, no jednak jeszcze pozostawała pod dużym wrażeniem bardzo rozpropagowanej myśli socjalistycznej, bo problem wziął się w czasie wielkiego kryzysu, w którym
nie potrafiono na początku zrozumieć istoty, dlaczego doszło do wielkiego kryzysu i dlaczego on tak trwa. Bo do czasu I wojny światowej kryzysy, czy raczej cykle koniunktury i dekoniunktury, no, oczywiście były i zdarzały się, ale najdłuższe trwały kilkanaście miesięcy. I tu nagle pojawia się tak głęboki kryzys, tylko jak zadano sobie później, próbowano odpowiedzieć na to pytanie i zbadano różne decyzje, ich konsekwencje, to okazało się, że największy, można powiedzieć, poziom ponad 25% bezrobocia w czasach wielkiego kryzysu przypadał już na skutki interwencji wynikające z New Dealu, który jest właśnie chwalony jako ten element interwencjonistycznej polityki. No wręcz właśnie, jak ktoś uczciwie odrabia historię gospodarczą, to wie, że New Deal przedłużył de facto kryzys do 1941 roku, kiedy USA znalazło się w stanie wojny, prawda? To wtedy wojna w jakiś tam sposób przykryła. Stąd profesor Mises, zapraszając właśnie takie osoby jak profesor Hayek, który się właśnie przekonywał do liberalizmu, no zapewnił trwałość swojej szkoły na lata, bo jego uczniowie byli na tyle pojęci i zdolni, że zrozumieli konsekwencje interwencji, że ona nie tylko prowadzi do zubożenia społeczeństwa, ale przede wszystkim prowadzi do dyktatury i odebrania wolności, jak w słynnej klasycznej pozycji profesora Hayeka, droga do niewolnictwa. Także to już nie chodziło o czysty aspekt ekonomiczny, tylko już właśnie o ten wymiar utraty wolności nie tylko ekonomicznej, ale i osobistej, bo to zresztą na to zwrócił też uwagę polski ekonomista profesor Adam Krzyżanowski, którego pracę można przeczytać jako prace równoległe, drukowane w przedwojennym Ekonomiście z profesorem Hayekiem, gdzie po jednej stronie ekonomisty polskiego był tekst profesora Krzyżanowskiego, a po drugiej właśnie profesora Hayeka. I on zwrócił uwagę, że ten przewrót czy zamach majowy w 1926 roku był możliwy, bo papierowa konstytucja marcowa nie da, odbierawszy i praktyka rządowa, która była już przed 26 rokiem na kursie etatystycznym, no odebrały wolność gospodarczą i łatwo było pozbawić później obywateli też wolności politycznej, skoro już wcześniej zaczęto odbierać tą wolność ekonomiczną obywatelom. Także stąd powodzenie zamachu majowego było takie skuteczne. Także szkoła austriacka, do której właśnie można też dopisać naszą krakowską szkołę liberalizmu gospodarczego z profesorem Krzyżanowskim, Adamem Heidlem czy Ferdynandem Zweigiem i wielu innych, którzy byli nie tylko w Krakowie, ale i w Warszawie i w innych ośrodkach. No, wtedy, można powiedzieć, zmagała się z tym kursem na etatyzowanie gospodarki i jakby to, co było jej konsekwencją, bo jednak Polska za czasów sanacji, i to są statystyki przedwojenne, pogorszyła swoją sytuację ekonomiczną w stosunku do tej sytuacji, które polskie społeczeństwo miało przed I wojną światową. Także to był regres gospodarczy, a nie poprawa. I ostatni temat, który dzisiaj chciałbym poruszyć, w sumie może być to nawet temat na cały odcinek, nie mamy niestety tyle czasu. Chicagowska Szkoła Ekonomii z Miltonem Friedmanem na czele. I tutaj chciałbym skonfrontować to właśnie z tym, co pisała Naomi Klein o tym, że tak naprawdę ona by nie istniała, gdyby nie to, że eksperymenty, które Milton Friedman oraz z innymi ekonomistami przeprowadzali i politykami, były oparte o handel bronią. Żeby dokumentować taką percepcję szkoły chicagowskiej i można powiedzieć, że no szkoda na to słów.
Centrum imienia Masmisa było wydawcą Kapitalizmu i Wolności, pierwszego legalnego wydania, bo warto wspomnieć, że Kapitalizm i Wolność ukazywało się w większym lub mniejszym wyborze w czasach komunistycznych w obiegu tak zwanym bez cenzury, poza Urzędem Cenzury, i to robiła zarówno i Oficyna Liberałów w Warszawie, i środowisko Mirosława Dzielskiego związanego z pismem Trzynastka chrześcijańsko-liberalnym. Także tutaj Milton Friedman był wcześniej znany, no i jako centrum mieliśmy przyjemność zaprosić Miltona Friedmana na początku lat 90. do Polski. Niestety nie mogę tutaj, bo nie mam pod ręką, pokazać egzemplarza z osobistą dedykacją, którą otrzymałem od Miltona Friedmana właśnie jako wydawca tej jego książki. No, w 2000 roku Milton Friedman zwrócił uwagę, że poziom socjalizmu na świecie jest wyższy niż w 1947 roku, bo kolejne rządy zaczynają stosować właśnie politykę pójścia w kierunku nawet już nie takiego etatyzmu, interwencjonizmu, ale nawet elementów polityk socjalistycznych. I ten zakres wolności cały czas na świecie się wtedy kurczył. I kolejne jakby eksperymenty, jak widać, też w tym zakresie, jeżeli chodzi o jakby rozdawanie darmowego pieniądza, do czego się przyznał w pewnym momencie Greenspan, że doprowadzili do krachu, czyli tego spekulacyjnego krachu na światowych rynkach finansowych roku 2007-2009, bo wydawało im się, że mogą wykreować administracyjnie, rozdając pieniądze, nową klasę średnią w Ameryce, rozdając właśnie nieposiadającym, nawet niepracującym obywatelom pieniądze w postaci kredytów. Także i to później się przyznał. Oczywiście wcześniej robili to bolszewicy, ale konfiskując własność i mordując ich właścicieli, i to wtedy też, jak widać, nie wpłynęło na zwiększenie poziomu dobrobytu, a przyczyniło się do trwałej biedy w Rosji. I jak próbowano przerzucić całą odpowiedzialność za kapitalizm wolnorynkowy, to trzeba zauważyć, że tego kapitalizmu wolnorynkowego w 2007 roku już było na tyle niewiele, że to właśnie te kolejne interwencje, takie jak interwencje, aby 30% kredytów instytucje przyznawały osobom, które nie posiadały jakiejkolwiek zdolności kredytowej. To były właśnie skutki tych wszystkich jednak prób myślenia, że politycy i ekonomiści wespół są w stanie tymi interwencjami ograniczającymi wolność, wolny rynek i ład spontaniczny, poprawić nasz byt i poprawić poziom naszego dobrobytu. Czyli koniec końców zawsze niszczący jest socjalizm i interwencjonizm państwowy. Jeżeli ktokolwiek tylko przyłoży się do lektury historii gospodarczej, to może nawet w historii Rzymu starożytnego zauważyć, że Rzym zaczął upadać w momencie, kiedy zasiłki, które przyznano obywatelom Rzymu, stały się dziedziczne. Już nie trzeba, obywatele Rzymu już dziedzicznie posiadali zasiłki, a jednocześnie kolejni cesarze zaczęli psuć monetę do tego stopnia, że po Imperium Rzymskim zaczęła szaleć hiperinflacja nawet w skali 1000% w skali roku, niszcząc ówczesny, bardzo wyrafinowany system bankowy, niszcząc handel wewnętrzny i doprowadzając na koniec do bankructwa Imperium Rzymskiego, które nie było w stanie na koniec opłacić tych, którzy byli u bram, aby nie zaatakowano Rzymu. Dziękuję panu bardzo w swoim imieniu i w imieniu widzów za tą lekcję ekonomii w pigułce tak naprawdę. I cóż, zapraszamy na studia do Centrum imienia Adama Smitha. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Andrzej Sadowski.